pozabierania. A propos pozabierania. Może zmieńmy trochę tę poważną tematykę koncertu, bo w końcu zaśniecie. Słuchajcie, czy ktoś z was ma jeszcze piwo? Tak. Jak wam się zacznie kończyć, to powiedzcie. Dobra? Bo chodzi o to, że możemy wtedy zrobić chwilę przerwy. Fajeczka, piwko, coś tam, odświeżyć się, siku. Fajeczka, ogródeczek. Inne, właśnie, inne takie rzeczy. I wrócimy do tematu. Tak nam się nigdzie nie spieszy, ja dopiero jutro wyjeżdżamy. I teraz chciałem jakby zmienić trochę temat, bo tak usłyszałem słowo zabierz. I to zabierz mnie tak natchnęło. Kilka miesięcy temu robiliśmy z naszymi przyjaciółmi, z Radkiem i z Ewą, zresztą polanowym ludziom znanym, czwartą edycję imprezy, która się nazywa Z gitarą w Beskidy. Bardzo fajna impreza, bardzo polecam. Jeżeli ktoś nie był, to warto na nią pojechać, pewnie za niedługo będzie szósta już edycja. Ale czwarta była na Pietraszące w Beskidzie Śląskim. I jak się okazało, że ta impreza jest na Pietraszące, to ja sobie pomyślałem, że warto byłoby zrobić jakąś piosenkę okolicznościową na temat tego wydarzenia. I przypomniałem sobie, że przyjaciółka nasza Ola Bacińska napisała kilka miesięcy wcześniej bardzo piękny tekst o Pietraszące, który jak przeczytałem, to myślałem, że ona tam zawsze była. Ona się tam wychowała, ona zna każdy gwóźdź i każdy kawałek kamienia gdzieś tam, który leży. Okazało się, że nie, nigdy tam nie była. Napisała tekst na podstawie opowieści o tym miejscu. Fantastyczny tekst. I zacząłem czytać ten tekst i powstała pierwsza w moim repertuarze piosenka dancingowa, którą mam nadzieję ze mną zaśpiewacie po części. Nie robię takich rzeczy na co dzień, ale tym razem ten tekst zmusił mnie do stworzenia pewnego rodzaju muzyki i stylistyki. Zabierz mnie na Pietraszonkę. W trakcie nauczymy się być może refrenu i spróbujemy razem pośpiewać. To proste, jest łatwe i śpiewa się samo. Zabierz mnie na Pietraszonkę. O, dodam sobie talenty do gitary. Już mi wystarczy. Co miałem przeżyć, przeżyłem. Sama zobacz, ledwo harczy. A jeszcze rano żyła. Wystarczy mi już dotyku, przynajmniej na czas jakiś. Chcę pooddychać muzyką, pokluczyć starym szlakiem. Zabierz mnie na Pietraszonkę, gdzie belki zamiast tynku, gdzie się kołysze łąka już dawką przy kominku. Zabierz mnie na Pietraszonkę, gdzie belki zamiast tynku, gdzie się kołysze łąka już dawką. Spróbujecie zaśpiewać refren? A pamiętacie go już, czy jeszcze pouczymy się? Pamiętacie? No to proszę bardzo, teraz państwo. Zabierz mnie na Pietraszonkę. Dlaczego dancingowa jest ta piosenka? Wyobraźcie, kto był, to wie. Czwarta rano, dancing. Wszyscy już zmęczeni kompletnie, niektórzy tak napromilowani, że w ogóle nie wiedzą, co się dzieje na świecie. Orkiestra już ma dosyć, bo to tyle godzin grają, tak? I w kącie siedzi gość. Co go akurat naszło natchnienie artystyczne, nie? Oni to grają. Oni to grają i on robi tak. La 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 la.
piosenka, ona ma jeszcze wiele zwrotek, ja spróbuję pomiędzy tym la 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 jakoś upchnąć, słuchajcie, to nie będzie długo trwało, naprawdę. Spróbujmy, tak? Tam, gdzie pamięci postronki zawiązać umieją się w bliskość, zabierz mnie na pietraszonkę, zabierz pomimo wszystko. Rozgrzaną dłonią sięgniesz po każde z moich przeczuć. Ja ci przyniosę węgiel, ty chleb upieczesz w piecu. Uwaga! Zabierz mnie na pietraszonkę, gdzie belki zamiast tyłu, gdzie się kole szeroka huśtawką przytomina. Wy! Kontury, pejzaż się zbudzi nowy, trawą wrośniętą w chmury, a drewno tylko bukowe, a kąty tylko ciosane, a ciało stanie się słowem w dzień w nocy i nad ranem. I teraz wy. Na pietraszonkę, gdzie belki zamiast tynku, gdzie się kołysze łąka, huśtawką przy kominku. Ostatni raz, nie? La 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 la. Może, słuchajcie, to może my się zamienimy, co? Nie! Ja siądę tam, a wy tutaj, albo odwrócę mikrofon, światło, nie, 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 to jest naprawdę dużo lepsze niż to, co ja słyszę z tej strony. A zwłaszcza, ale bo, słuchajcie, bo to chodzi o to, że ja to, co ja śpiewam, to ja słucham już od tylu lat, że mnie to w ogóle nie cieszy. Jakbym zasnął w trakcie, to mnie nie budźcie, dobra?